Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Ależ mi miło być u księdza biskupa w domu, czyli my gościmy u księdza biskupa Edwarda tak Dajczaka w Koszalinie, a ksiądz biskup jest gościem naszego programu Biskup też człowiek. Biskup człowiek? Oczywiście, z krwi i kości. Jak widać. Czy jesteśmy w Koszalinie? Biskup jest ordynariuszem diecezji koszalińskiej. Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Kołobrzeskiej, a wcześniej Gorzowski i Gorzowsko-Zielonogórski. Zielonogórsko-Gorzowski, bo tam w trakcie, jak ksiądz biskup już był Gorzowski, to jeszcze ta Zielona Góra doszła, prawda? Doszła Zielona Góra. W 92 roku, w czasie tej reformy granic diecezjalnych, wtedy właśnie nastąpiła zmiana. Uśmiechali się, zresztą żartuję, że w naszej metropolii jest archidiecezja szczecińsko-kamieńska, diecezja koszalińsko-kołobrzeska. Gorzów nie wytrzymał, wyszło zielonogórsko-kołobrzeska. No tak, to prawda, ale tak zastanawiam się, właśnie mówimy ten 90 rok, zaraz wrócę, jak to było z tymi święceniami, bo tam jest taka pewna ciekawostka, która mnie nurtuje bardzo, ale tak, 90 rok, już od 90 roku jest ksiądz biskupem. Patrząc na datę urodzenia, nie będę wypominać, został ksiądz biskup bardzo młodo tym biskupem. W wieku 41 lat, jak się dobrze doliczyłam, tak. No to niektórzy księża nawet proboszczami jeszcze nie zostają. To nie przestraszył się ksiądz biskup nagle, że... Przestraszyłem się, mogę powiedzieć szczerze. Mhm. Tak, i to był bardzo trudny moment. Ja miałem kłopoty z kręgosłupem, tak trochę żartując. Powiedziałem, że nominacja biskupia mi zaszkodziła. Bo rzeczywiście stres wywołał kolejny nawrót bólu i ja byłem święcony w takim momencie, kiedy musieli mnie znieczulić porządnie, żebym wytrzymał czas święceń w Bazylice Świętego Piotra. Ale wszystko jakoś poszło dobrze. Ale to już miałam pomysł na inną kolejność, ale jak już ksiądz biskup to ruszył, jak to możliwe? Biskup pomocniczy, diecezja gorzowska, jest święcony na biskupa w Rzymie, przez Jana Pawła II. To takie chyba nie było klasyczne. Było. Bo to jest taki piękny dar, zupełnie niezasłużony, ale to zupełnie niczym. Ojciec święty Jan Paweł II miał taki zwyczaj, że 6 stycznia, święto objawienie pańskiego, trzech króli, święcił biskupów i zwykle z całego świata. Nas było 12, jak apostołów, i każdy był skądinąd. Był jeszcze tylko biskup Błażej Kruszyłowicz, biskup pomocniczy szczecińsko-kamieński. To nas wtedy 2 Polaków było. Ale tak, to byli ludzie z całego świata. Naprawdę coś takiego niezwykłego. I to było niezwykłe doświadczenie. Ja nie miałem żadnej zasługi. Kiedy pojechałem do nuncjusza, właściwie przed dzień, kiedy ówczesny biskup Gorzowski, obecnie arcybiskup Józef Michalik, przyjechał mnie zakomunikować, że jutro o godzinie 12 mam być w nuncjaturze i wywołał burzę we mnie, bo byłem wtedy ojcem duchownym seminarium, wywołany z konfesjonału, spadło to na mnie 8 grudnia dosłownie, uroczystość niepokalanego poczęcia. I powiedział mi od razu, że jeżeli wszystko tam u nuncjusza załatwię, co należy, i to trzeba zrobić szybko, to trzeba szybko przygotować sutannę biskupią, bo z 6 stycznia mogą być święcenia. Wszystko stało się dla mnie tak, jakby przeszła nawałnica. Powiem szczerze, to było coś niesamowitego, bo ja trochę zdradzę takiej tajemnicy, żeby to były kulisy. Ja byłem trochę sekretarzem księdza biskupa, niedługo, potem zostałem ojcem duchownym seminarium. I był taki moment, kiedy biskup Michalik, przychodząc do diecezji, uznał, że potrzebny jest jeszcze jeden biskup pomocniczy. I zrobił coś wtedy, myślę, że rzadko spotykanego. Na spotkaniu dziekanów poprosił w pewnym momencie, żeby bez konsultacji każdy z nich, ja rozdałem jako sekretarz karteczki takie małe, i każdy z nich pisał jedno nazwisko księdza diecezji gorzowskiej, który w sumieniu uważa, że powinien być kandydatem na biskupa pomocniczego. I pozbierałem te kartki, ksiądz biskup je zebrał, przeczytał, zakleił kopertę i zastemplował i powiedział mi, połóż tam do sejfu, i napisał na kopercie, pamiętam dzisiaj, otworzyć to tylko może mój następca. Zostawił to, gdyby coś się wydarzyło i nominacja nie była, żeby następca mógł sobie przeczytać, kogo tam było. I nie miałem najmniejszego pojęcia. I wiedziałem, że ma być biskup pomocniczy, ale naprawdę, proszę mi wierzyć, do głowy mi nie przyszło, że to chodzi o mnie. Ale tak się stało.
To naprawdę Boże dzieło, ale ksiądz biskup takie podjął tyle lat już i jak policzyłam, właśnie ponad 30 lat posługi. To jest duża część życia i większa część dorosłego życia. Zdecydowanie. Pamięta ksiądz biskup jeszcze, jak to jest być niebiskupem? Bardzo dobrze. Ja ogromnie miło wspominam czas posługi wikariuszowskiej. Naprawdę, to było takie młodzieńcze szaleństwo. Ja bardzo szybko, na szczęście, pomogli mi w tym moi współbracia, z którymi pracowałem w Kostrzynie, pierwsza taka parafia na dłuższy czas. I oni zaangażowali się w ruch Światło Życia. I ja szybko odkryłem, czego nie odkryłem, bo to były początki, nie odkryłem zupełnie na etapie seminarium. Pochodziłem z wiejskiej parafii, więc ruch grupy to było wtedy jeszcze zupełnie poza strukturą duszpasterską. I odkryłem, jaki jest fantastyczny młody Kościół i jeszcze i wspólnotowość, doświadczenie wspólnoty. Dla mnie to było tak piękne, to się wszystko działo, jeżeli chodzi o wakacyjne oazy w Tylmanowej nad Dunajcem koło Krościenka. I mnie to zafascynowało i to był moment, kiedy jakby, można by powiedzieć, pastoralnie przeorientowało się we mnie dosyć sporo. Nauczyłem się iść do ludzi, wiedziałem, że muszę być między nimi, że trzeba być blisko, trzeba być z całą miłością ewangeliczną. I to był początek takiej transformacji, można by tak powiedzieć, i duchowej, ale też i jeżeli Ojciec Święty Franciszek dzisiaj mówi o nawróceniu pastoralnym, to ja go wtedy w jakimś wymiarze przeżyłem. Czyli ja znalazłam podczas sympozjum dla życia konsekrowanego w Krakowie w 2018 roku. Bardzo mnie to zainteresowało. Tam dużo ciekawych rzeczy ksiądz biskup powiedział, ale tak mnie strzeliło określenie, że nasza hierarchiczność rozrosła się do rozmiarów niemal monstrualnych i że mamy zbyt duże przywiązanie do tradycji przez małe te i że jest coś takiego jak niedopuszczalna niezmienność, czyli to już dużo, dużo lat po tym takiej duszpasterstwie, tym młodzieńczym, to trzy parafie, jak się doliczyłam, przez 10 lat tego duszpasterstwa. Tak. Czy to się uda? Czy po prostu udaje się księdzu biskupowi w osobistym życiu właśnie skracać też ten dystans i gdzieś wychodzić poza ten nadmierne przywiązywanie sobie, przypisywanie sobie przywilejów? Ja miałem takiego cudownego ojca duchownego świętej pamięci, który mnie prowadził też przez etap seminaryjny. I miałem takie piękne życzenia w Dniu Święceń, żebym nie zbiskupiał. To wy już wiecie, co to znaczy zbiskupiać, bo biskup Michał Janocha nam opowiadał, co to znaczy zbiskupiać. No więc już wszystko jest określone. Tak, to wiemy. Też podał nam, jaki ma pomysł, że ma takich przyjaciół, którzy tam pilnują, żeby nie zbiskupiał. Ksiądz biskup ma też? Mam, oczywiście. To bardzo mnie to cieszy, ale teraz wrócę do początku. Bo tego nie znalazłam nigdzie. I liczę, że ksiądz biskup mi powie. Dlaczego ksiądz został księdzem? Ja byłem w takiej szkole, no nie bardzo przygotowującej do kapłaństwa, bo technikum elektromechanicznym. Właśnie chciałam zapytać, skąd ten pomysł w ogóle? Pomysł bardzo prosty. Ja tam trafiłem przez pomyłkę. Muszę powiedzieć, że mnie to nie interesowało w tej szkole, poza przedmiotami humanistycznymi, których było bardzo mało, to niewiele. Dlatego bardzo trudno znosiłem tę szkołę. Wtedy się pisało podanie, napisałem do liceum ogólnokształcącego w Świebodzinie, byłem blisko, mieszkałem 15 km od Świebodzina i kolega mój, który, taki fajny kumpel z podstawówki, który mówi, chodź, pójdziemy razem do szkoły, wiesz, w domu wtedy się myślało w ten sposób, chłopak pójdzie, będzie miał zawód po liceum, nie bardzo, bo to był taki czas, więc tata, rolnik praktyczny, mówi, wiesz, to jest dobry pomysł. No i stało się. Więc to tak bywa. Natomiast tak zupełnie już poprawnie ten moment. Ja nie wiem, jak to się zrodziło. Ja byłem ministrantem od dziecka i w szkole średniej, jak przyjeżdżałem do domu, rzadko to było, bo wtedy się wyjeżdżało raz na miesiąc z internatu do domu, to zawsze byłem przy ołtarzu. I to było takie normalne, pewnie dla wszystkich w tej mojej wsi i dla mnie nic się nie zmieniało. Ale ja byłem takim normalnym chłopakiem, głupstw mi też nie brakowało, jak w takim młodzieńczym życiu.
ale jak to się stało, gdzieś mniej więcej rok pewnie, gdzieś tak o roku przed maturą, gdzieś mi to zaczęło, tak nagle przyszło i ni stąd, ni zowąd. Zacząłem myśleć o tym, czy być może, że powoli lata robiły swoje, że zacząłem myśleć o kapłaństwie. Nie dzieliłem się tą myślą. Muszę powiedzieć, że nie dzieliłem się i to doszło do takiego momentu, takiego napięcia wewnątrz mnie, takiej bezradności w tym wszystkim, co ja mam zrobić, że proszę sobie wyobrazić, zdradzam coś bardzo intymnego, ale bardzo dla mnie ważnego. Myśmy mieszkali w internacie, w takim starym typie, więc te pokoje były duże. I gdzieś tam na górze wtedy ówczesny kierownik wygospodarował tak kilka pokoi małych dla maturzystów, żebyśmy łatwiej się wtedy uczy. Ja mieszkałem z kolegą, który mieszkał niedaleko od Gorzowa i nie wytrzymał tego napięcia przedmaturalnego. Pojechał do domu na ostatni wieczór. Mówi, że go rano przywiozą, bo on już nie może tu siedzieć. Więc ja zostałem sam w pokoju. Porozkładałem na łóżku książki przed pierwszym pisemnym języka polskiego, jak wtedy na maturze. I tak siedziałem między nimi i widziałem, że już nic do głowy tam za wielkiego nie wejdzie. Więc tak siedziałem i w pewnym momencie to kapłaństwo zaczęło mi wracać. No trzeba będzie podjąć decyzję. I taki byłem skołowany, bezradny w tym wszystkim, w rozpoznaniu. Bo pytanie było, czy się czasem człowiekowi nie wydaje. Bo to się pyta o to. Ministrantem byłem przy ołtarzu. Sprawa była poważna, w moim przeżyciu też bardzo poważna i wtedy uklęknąłem, proszę sobie wyobrazić, taka przedziwna modlitwa maturzysty, który się modlił w taki sposób. Panie Boże, jak ja to sobie wymyśliłem, no to niech obleje tę maturę i będzie po temacie. I ciekawa to rzecz, że to zaliczenie, zdanie matury wcale nie było po tym argumentem. Ja nigdy do niego nie sięgałem. Ale w ten wieczór musiałem być taki bezradny. Ja nawet sobie próbuję czasem przypomnieć ten moment. Niektóre elementy pamiętam aż nadto wyraźnie. I to był taki moment. Później wszystko było jakby takie bardzo oczywiste. Naprawdę, ja nie miałem żadnego szarpania. Powiem tylko szczerze, był jeden moment, ponieważ ja miałem piękne doświadczenie miłości moich rodziców i życia rodzinnego. I pod koniec czwartego roku seminarium, na piątym są święcenia diakonatu, pierwsze święcenia, pod koniec nagle sobie uświadomiłem, że jak pójdę tą drogą i przyjmę święcenie, nie będę miał rodziny. I to nawet nie szło tak o kobietę, o relacje. Chodziło o piękno tego życia, które miałem z domu, z takiej rolniczej, zapracowanej rodziny, ale byłem zachwycony zawsze rodzicami, ich miłością. Cieszyłem się tym, co otrzymywałem od nich, ogromem miłości. I pomyślałem sobie, no nie. I to był taki moment, kiedy rzeczywiście trzeba było sobie od nowa postawić pewne pytania. Widać na tym załączonym obrazku, jak zdecydowałem. Ale i oczywiście szczęśliwy jestem, nigdy nie żałowałem tamtej decyzji. Ale to się tak u mnie toczyło przedziwnie. Pojawiła się ta myśl tak bez właściwie zewnętrznych bodźców. Za bardzo. Czy nie było żadnej dziewczyny, która byłaby taką idealną kandydatką na żonę w tym momencie, żeby to ona sprowokowała tę myśl? Nie, były tak. Jak myśmy byli, to wtedy był taki czas młodzieńczy, że to nie było dyskotek albo coś takiego. Myśmy jak z internetu wychodzili na tak zwaną zabawę. No to byliśmy męskim internatem, no to gdzie szliśmy? Do pielęgniarek albo gdzieś, gdzie są dziewczęta. I oczywiście tam po takim zabawie to zawsze już chłopacy mieli jakieś dziewczęta i chodziliśmy tam jakiś czas dłużej, krócej, równie to się wyglądało. Ja byłem takim normalnym chłopakiem jak wszyscy inni. I to potem właśnie tak się rozegrało, jak opowiadałem. I spokojnie, bez większych jakichś takich szarpań, to wewnętrzne przekonanie narastało, że to jest to, że to jest droga. I no, ten moment musiałem ze sobą jakoś tam sobie z Panem Bogiem rozwiązać. A tak to właściwie spokojnie potoczyło się dalej. Później przez całe kapłaństwo nie pojawiły się znowu takie momenty, że może źle wybrałam? Nie. Ja nie miałem nigdy takiego momentu. Oczywiście to jest tak, że może pojawiały się czasem te chwile,
kiedy może było ciężko, bo to normalnie jak jest ciężko, to człowiek ma czasem tendencję do oglądania się wstecz. Takie chwile na tej fazie, takie, w takiej tej fazie wikariuszowskiej, duszpasterskiej, że jakby, jak przydusiło, to, to sobie myślałem, że gdy jest człowiek w małżeństwie, to jest mu lżej. Tak myślałem, że można tak mojemu koledze, który taki był trochę wywijasem, potem był bardzo fajnym księdzem, nie żyje, i jego tata powiedział: słuchaj, wiesz co, tylko dobrze się zastanów, jak ja wracam z pracy i dostanę po głowie. To były tamte lata dalekie, początek 70., końcówka 60. To wiesz, wypłacza się mamie ramię i trochę mi lżej. Pamiętaj, że będziesz musiał to inaczej przeżyć. I nieraz tego doświadczałem, że chciałoby się po prostu z kimś tak bardzo blisko. Ale to zawsze znikało w momencie, kiedy człowiek jest w takim nurcie i w pełnej pasji służby kapłańskiej. Ja od początku, pierwszej chwili, to byli młodzi ludzie, dorośli, było tego tyle, że potem był taki moment, kiedy człowiek wracał do pokoju i mówił: Boże, dobrze, jestem wreszcie sam, i zamykałem drzwi za sobą. To tak mniej więcej się rozgrywało. Myślę, że tak zwyczajnie, nie było tam ani wielkich jakichś wstrząsów, ani jakichś takich wielkich spraw. Ale tak naprawdę, jak prześledziłam księdza biskupa działalność, to teraz mi się to składa, co ksiądz biskup mówi, czyli ta rodzina w domu, bo też na wywiadzie dla Deona 3 lata temu podczas kongresu nowej ewangelizacji na Jasnej Górze ksiądz biskup powiedział, że chce być ksiądz biskup takim dziadkiem dla tej młodzieży. Nie biskupem, który z góry tutaj, wiecie, ja wami zarządzę, tylko który usiądzie na tej trawie, z nimi pogada, i de facto dzięki temu ksiądz biskup ma też całą taką wielką rodzinę przybraną. Tak, bardzo. Jeżeli już można powiedzieć tak z miłością o młodym pokoleniu, kiedy znalazłem się po raz drugi w tej covidowej rodzinie i musiałem znaleźć się w szpitalu, bo trzeba było zablokować rozwijające się zapalenie płuc, to potem mi tu powiedzieli tam te wszystkie słowa, tam modlimy się, wpisy, to wszystko. I duszpasterz nasz młodzieżowy policzył i mówi do mnie: wie ksiądz biskup, muszę powiedzieć, że większość to są wpisy młodzieży. A wie ksiądz biskup, ile ja dostałam SMS-ów, że za księdza biskupa trzeba się modlić? Bardzo dużo. Oni są bardzo wdzięczni. Naprawdę, młode pokolenie jest niezwykle wdzięczne. Jak się ich kocha i okaże się w taki sposób, oni mi napisali na moje urodziny w tym roku, taka grupa studencka, która pochodzi stąd, ja miałem jeszcze kontakt, bo jeszcze miałem rekolekcję tam w tym mieście, napisali mi tak ładnie życzenia, tam zdrowia, to akurat nie tam takie jeszcze po-covidowe, i w którymś momencie tak napisali. I kończymy tak, jak księdz biskup do nas mówi: pierońsko, księdza biskupa kochamy. Oj, to jest niezwykle miłe. Ale dobrze, jak już powiedzieliśmy o tym covidzie, to już dobrze się księdz biskup czuje? Tak, jeszcze mam takie swoje po-covidowe reakcje przedziwne. Na przykład wstaję rano i nie wiem, dlaczego jestem taki słaby, jak w inne dni tego nie ma. Co któryś dzień się jeszcze to pojawia. Ale to są już takie rzeczy, że jak rozmawiam i z księżmi, i świeckimi, którzy są po covidzie, to ja naprawdę mam jeszcze dużo, dużo spokojniejszy przebieg. Dużo szczęścia. Dużo szczęścia, dużo szczęścia w tym wszystkim. Tak. Ale też powiedział ksiądz biskup u księdza Wąsa w rozmowach w Centrum w 2012 roku. Opowiedział o historii ojca Filipa. Jeszcze do tej młodzieży wrócę. Czyli, że taki był jeden człowiek, który tam się przy nim nawracał i nawet sprawdzał o drugiej w nocy, czy ten ojciec Filip go przyjmie. Czy ta wypowiedź była już 9 lat temu. Czy zdarzyło się księdzu biskupowi, że przez tę wypowiedź ktoś przyszedł do księdza biskupa o drugiej w nocy i powiedział: też chcę sprawdzić, nie, czy mnie przyjmie? Nigdy. Nigdy. Ale późnymi wieczorami tak. Ale późnymi wieczorami tak. Ale nie były to może sprawdziane, żeby mnie ktoś tak weryfikował. Natomiast myślę, że doświadczyłem takiej weryfikacji przez młodych, ale też na przykład w tej chwili to przez internet, przez kontakt mailowy. Tak to jest, bo ja się odpiszę,
A, to jednak ksiądz biskup odpowiedział. Ale taką plotkę słyszałam, księże biskupie, że ksiądz biskup był pierwszym biskupem w internecie. A tego to ja nie wiem. Blog bez piuski? Skąd to taki pomysł? Jak to dawno? Bo ja znalazłam najstarsze wpisy z 2012 roku. Bo to jest nie do końca mój. Jak to? Tak, naprawdę, powiem szczerze. To jest pomysł młodej kobiety, która już niestety nie żyje, tak nagle odeszła, którą zacząłem współpracować po rozeznaniu tutaj. Różne rzeczy zaczęliśmy dobrze robić. I ona mówi, no to trzeba to jakoś trzeba ustabilizować, to trzeba zostać z tym, to nie można tych młodych zostawić. Ja mówię, no ja mam ochotę, ale jakbyśmy to zrobili? No to dobra, no zrobimy taki blok. Ale co by było najlepiej? Ja mówię, jak tak patrzysz na mnie, to jakbyś to nazwała? A on mówi, wie, ksiądz biskup, to tak o wiele łatwiej się kontaktuje z księdzem biskupem, jak ksiądz biskup nie ma piuski. I wtedy... No na to bym nie wpadła, że to taki pomysł. Tak, i wtedy mi błysnęło, mówię, aha, jak to ma być blisko, no to robimy blok bez piuski. To już tak a propos pytań do biskupów, to co to jest ta piuska? Ludzie widzą, że jest, ale skąd to się wzięło? To jest taki jeden z przedziwnych strojów biskupa, bo tak, jeżeli są święcenia, to oficjalnie w czasie święceń otrzymuje się pierścień jako znak taki zaślubin, mitrę i pastorał. Mhm. Piuska jest, ona się wzięła z nakrycia głowy. Najpierw była taka duża tonzura i pewnie było zimno, przykrywali sobie głowę. Później powstała taka tradycja. Niektóre zgromadzenia też noszą i zakony. I ona ściśle, tak prawdę mówiąc, nie jest strojem liturgicznym. Stała się zwyczajem pewnie później i tak poszła. Ja sam kiedyś byłem ciekawy, więc sam próbowałem znaleźć, co to jest, bo przygotowując się, czy potem po święceniach raczej już, zastanawiałem się, bo kiedy mitra, bo to jest modlitwa, którą wypowiada się w tym momencie, kiedy się nakłada biskupowi, bo to jest jakiś liturgiczny strój, który jest. Ale jest tak zwyczajowo i ja mam taki zwyczaj, że nie za często ją noszę. No to mamy i blok bez piuski, ale i też pomysł, który większość osób zna, przystanek Jezus. Co był księdza biskupa pomysł? Skąd to się w ogóle wzięło? Już tak powiem. No byłem już biskupem pomocniczym, kiedy tak naprawdę mocniej mnie to uderzyło. Woodstock był wtedy w Żarach. Na takim terenie, takim trawiastym lotnisku przedwojennym. I tam był ogromny taki teren i tam był Woodstock. I zaczęło się tak niezwykle, że rozmawiałem z jednym z księży, który potem wcale tak się w przystanek Jezus nie angażował, poszedł jakby inną ścieżką pastoralną. Ale wtedy ja mówię, to chodź, tylko nie możemy wejść tam sami. I on zebrał swoją grupę taką młodzieżową. I myśmy weszli, ja wiem, ile nas było, niewielkich kilkadziesiąt osób. Weszliśmy na plac i ja powiedziałem, będę z wami jeden dzień. Nie mogłem być więcej, ale powiedziałem, jeden dzień będę, wejdziemy razem i będę z wami. Więc w tej masie namiotowej, która była, tam każdy miał, nie każdy, ale wielu miało tam jakieś swoje wiesidełka różnego rodzaju, na patykach, na czym się dało. Myśmy postawili krzyż, rozbili sobie namioty tam, gdzie chcieli nocować, tam był taki placek. I zaczęliśmy rozmawiać. Ja pamiętam te pierwsze chwile. Bardzo pierwsze byli zdziwieni. Dwóch facetów w sutannach na tym placu. Na przystanku Woodstock. To było coś niesamowitego. I ciekawe, że część zaczęła przychodzić z ciekawości. Zaczęli rozmawiać ci młodzi ludzie. I tak siedzieliśmy na trawie w kółko. I ja pierwsze pytanie, które zadałem, słuchajcie, ale czego wy tu szukacie? No to podzielcie się, ja jestem ciekawy. No przyjeżdżacie tutaj fajnie, bawicie się pewnie, no jest taka anonimowość i każdy się tam w tej grupie schowa. Ale tak naprawdę o takie motywacje. I pierwsza odpowiedź, która do mnie dotarła, mnie powaliła. Ponieważ to była młoda dziewczyna, nie miała jeszcze 18 lat, tak gdzieś chwytała 18, bo mówiła, że niedługo. I ona powiedziała w ten sposób, bo proszę księdza, ja wyjechałem z domu po zakończeniu roku szkolnego. Po prostu spakowałem się z koleżanką, pojechałyśmy i tak właściwie całe wakacje podróżuję.
a to już jest sierpień. I podróżuję i wrócę do domu i gwarantuję księdzu, że nikt mnie nie zapyta, gdzie byłam. Oj, przykre. I ja tak w pewnym momencie mówię tak, chłopak któryś tam powiedział, u mnie tak jest całkiem bardzo podobnie. I ja wtedy pamiętam pierwszą myśl. Ja mówię, Jezu, jak tu nawet część jest takich ludzi, to czemu nas tu nie ma? Na terenie diecezji, w której jesteśmy, jest ogrom młodych ludzi, różne rzeczy im się tu proponuje, ale nikt nie idzie tutaj z Jezusem, nikt nie zaproponuje im Jezusa, nikt nie zaproponuje Ewangelii. Ja mówię, wchodzimy, więc oni tam się już beze mnie, ja tam dzień jeszcze się poplątałem, oni zostali te parę dni, ale już wiedziałem po tym, że coś będzie i zaczynaliśmy. I piękna rzecz była, no jak to nazwiemy? Świętej pamięci ksiądz Artur Godnarski, który teraz zmarł, taki był mocno zaangażowany, organizował później to wszystko. Razem przez Szkołą Ewangelizacji robiliśmy to. I proszę sobie wyobrazić, jak to powstało. No tak, jak to nazwiemy, jak to tak w jakiejś grupie? No to Przystanek Jezus. No jak jest Woodstock, no to my Przystanek Jezus. I najlepszy numer był taki. No dobra, to musimy to jakoś ogłosić. No to może weźmy tych lokalnych dziennikarzy i powiemy, że coś takiego robimy. I powiedzieliśmy. Proszę sobie wyobrazić, żebyśmy mieli nie wiem jaką kupę forsy, to takiej reklamy byśmy nie mogli opłacić w głównych wtedy dziennikach. To było wtedy tak, Wyborcza, chyba, czy wtedy była już Rzeczpospolita, Życie na pewno i któryś jeszcze, na pierwszych stronach takimi literami. Przystanek Jezus na Woodstocku. To nie były wszystkie życzliwe wypowiedzi. Domyślam się. Natomiast reklama była rewelacyjna. Proszę sobie wyobrazić, w krótkim czasie w Żarach mieliśmy 1000 ludzi. Znaczy, od razu mi się kojarzy słowo świętego Pawła, jak zamknięto, jak znowu był uwięziony i inni zaczęli głosić, powtarzać, tak jakby tylko prześmiać. Tak. On powiedział, nieważne jakie mają intencje, ważne, że Chrystus jest zgłoszony. Tak, więc myślę, była tutaj... dosłownie ta sama sytuacja. I wtedy już organizowaliśmy, ja pamiętam, wtedy doszło do takiego rzeczywiście, takiej scysji trochę, bo myśmy, wiedząc jaka jest sytuacja na Woodstocku, przygotowali sobie takie wojskowe namioty dla tych młodych ludzi, którzy trochę za dużo wezmą narkotyków czy wypiją, żeby oni nie rozleżeli sobie, nikt się nimi nie przejmował tam na trawie, trzeźwieli i doszli do siebie. I myśmy iluś ich rozbierali i to była taka sytuacja ogromnego niezadowolenia, że w ogóle wyszło, że tacy ludzie są na Woodstocku, bo na Woodstocku miała być sielanka. A jak znajdujemy kogoś zaćpanego albo zapitego, to ta sielanka jest zaburzona. I zależy kto, co widzi pod słowem. Tak, za te namioty tam trochę oberwaliśmy i to tak trochę stworzyło takie nieciekawe sytuacje, ale ponieważ zajmowaliśmy się tym, czym mamy się zajmować. I ja powiem jeszcze, pierwsze odkrycie już tego oficjalnego przystanku było niesamowite, bo ja odkryłem Kościół jeszcze raz, ale w jaki sposób? Wtedy nie mieliśmy internetu, więc zgłaszali się jak się zgłaszali? No listem. Podpisanym przez księdza proboszcza. Chcieliśmy mieć takich ludzi, którzy są w kościele. Bo mówimy tak, żeby nam tu kogoś nie podrzucili, to był taki czas, to jest pierwsze. A dwa, żeby to byli ludzie, którzy mają jakieś pojęcie. No jakoś są na tyle blisko Jezusa, że mają się czym dzielić. Którzy też nie sprzedadzą nieprawdy. Tak. I mówimy, no jak pójdziemy się dzielić. I drugie, żeby to byli ludzie, którzy wiedzą, że jak pójdą na ten Woodstock, to myśmy to powtarzali od początku, jak jasne pierwsze przykazanie. Jeżeli nie idzie z miłością do tych ludzi, to nie idź na plac. To nie idź, bo nie ma tam po co iść. Jak będziesz chciał iść pouczać, my tu znamy Jezusa, my was pouczymy, to koniec, to po co tam iść? I to była taka rzeczywiście mocna sytuacja. I jak zebraliśmy wszystkie zgłoszenia, pisaliśmy z jakich wspólnot, bo to już byli ludzie z różnych wspólnot. Większość z nich, niektórzy nie, ale większość była jednak po jakiejś formacji. Bo to widać było jak na dłoni. I jak myśmy to poskładali, usiedliśmy, pamiętam, z księdzem Arturem i mówimy, Jezu, jak my to złożymy? Bo co się okazało? Od żywego różańca do grup odnowy w Duchu Świętym. Mówimy, jak my to poskładamy?
Bo to jednak ci ludzie są formowani w jakichś różnych stylach. I proszę sobie wyobrazić, ja to często mówię, w różnych miejscach. Zero problemu. Bo ludzie zajmowali się głoszeniem Jezusa. I nikt nie zajmował się, skąd ty jesteś, w stylu, którym się modlili w grupach. Tam się wszystko mieściło. Nie było najmniejszych problemów. Ja sobie pomyślałem, jeżeli tak się idzie, to nie ma problemu w Kościele, że ja jestem, to nie ma tak, że ja jestem Apollosa, ja jestem Kefasa, jestem kogoś. Nie ma. Po prostu idziemy nieść Jezusa. Bo to jest prawdziwa ewangelizacja, nie, że sobie coś wymyślimy, będziemy ewangelizować zewangelizowanych, tak, tylko pójdziemy do tych, którzy tej Ewangelii nie idziemy, usłyszeli. Idziemy, rozmawiamy i to, to była niesamowita taka, niesamowita sytuacja. I z tym różne były sceny. Ja tylko przytoczę taką jedną, ona mnie tak wzruszała. Jechałem wyprowadzić grupę pielgrzymkową jeszcze już z Kostrzyna w Rzepinie, to tam niewiele kilometrów. Jedna z dziewcząt wyjeżdżała wcześniej z Woodstocku i zatrzymywała. Ja się zatrzymałem, mówi, że chcę do Rzepina na dworze. Ja mówię, to fajnie, to jadę. To pojedziemy razem. I ona mi po drodze opowiedziała niezwykłe zdarzenie. My w tym roku wtedy mieliśmy na koszulkach taki napis. Jesteś ważny w oczach Boga. Poszukaliśmy jakiegoś czegoś takiego, żeby im coś powiedzieć tym napisem, a nie siebie reklamować. I ona mówi, że tak... Mówi, jakimś chłopakiem była, ten chłopak gdzieś popłynął i ona taka siedziała, mówi, taka załamana, trochę popijałam, żeby pewnie zapić tę rzeczywistość moją niełatwą. I szedł taki chłopak, mówi, tak mu dobrze patrzyło z oczu, niósł jakieś tam dwie torby. I mówi, ja wstałam, podeszłam do niego i mówi, ty, co to znaczy? A on mówi, tak się zatrzymał chwilę, mówi, chyba się modlił, albo co? Postawił te dwie torby. Podszedł do mnie, to było wzruszające, i powiedział, nic nie powiedział, tylko mnie przytulił. I cofnął się, mówi, tak o dwa kroki i powiedział, widzisz, jak to jest? To tak się jest ważnym, tylko mówi, Jezus to robi wspanialej. I ona mówi, ja o nie miałam. I ciekawe słowa powiedziała. Pierwszy raz mnie przytulił mężczyzna, który nic ode mnie nie chciał. Wiedziałam, że mi tylko coś podarował. Ja potem, on mi to opowiedział, ja się dzieliłem tym, mówiąc im, że to dokładnie o to chodzi w ewangelizacji. To zdumienie takie miłością, która nagle do niej dotarła i ona wysiadała w Rzepinie i powiedziała tak, po świńsku żyję, chyba trzeba pójść do spowiedzi. To było ostatnie słowo. To najlepsze, czego... dla jednej takiej osoby warto. Tak, warto cały przystanek Jezus organizować. Tak, cały przez te wszystkie lata dla jednej takiej sytuacji. Ale też ksiądz biskup, właśnie tu przystanek Jezus, ale ksiądz biskup w wielu wywiadach i nawet na 40-lecie diecezji, jak wyczytam, zawsze podkreśla, że nie lubi tego określenia, że tak zawsze było i że trzeba zmieniać styl, więc to stąd to 40-lecie na przykład diecezji na stadionie? Tak. Takie wyjście do ludzi? Bo nam, tak, dlatego, że mi chodziło o jedną rzecz. Żeby dać moim siostrom i braciom diecezjanom wspólne przeżycie. Nie chodziło mi o jakąś monumentalną uroczystość w katedrze, która nie jest dużą katedrą w Koszalinie, nawet jeżeli w bazylice, konkatedrze w Kołobrzegu, która jest akurat niewielkim kościołem, to i tak jest to ograniczone. Nie chciałem też, przyznam się szczerze, żeby organizować konferencję episkopatu i wejdzie 100 biskupów i jeszcze trochę ludzi, tylko powiedziałem, mamy tu swoją metropolię, przyjadą się, że biskupi, jest scena na stadionie, a my robimy Bożą Zadymę. I tak przeżyliśmy tę uroczystość, cieszymy się, że ona była, a wtedy to był też niezwykły moment doświadczenia powiewu ducha przez księży, którzy kompletnie się nie spodziewali, że dopadnie ich takie przeżycie na rekolekcjach. To był moment taki bardzo fajny, kiedy doświadczyliśmy, że nie musi być tak, jak było, że Duch Święty niesie nową rzeczywistość ciągle, że Kościół, to tak fajnie, nie pamiętam już, czyje to zdanie,
że nie Kościół ma się zmieniać, ale w Kościele ma się dużo zmieniać. I to jest takie dla mnie bardzo przekonujące, że to musi być ciągle życie, a jeżeli życie, to tak jak w naszym życiu. No nie da się zachować nawet fajnego okresu młodzieńczego, zatrzymać i nagle być takim młodzieńczym, bo to śmiesznie wygląda, jak ktoś nawet próbuje się ubrać, prawda, tak ciągle, już mu trochę lat przybyło, jeszcze chciałby być taki młokos, to tak wszyscy patrzą, mówią, to tak dziwnie. Tak samo jest w tym Kościele, jak ten Kościół chciałby być ciągle właśnie taki, to nie może być taki, bo za chwilę nie przystaje. Ja tak patrzę, że ja mam jeszcze tyle pytań po prostu, ale w takim razie nie wszystko nam się zmieści, ale to, co konkretnie bym chciała się dowiedzieć od księdza biskupa, skoro biskup też człowiek, to bywają czasem takie super gorsze albo super fantastyczne dni? Tak, oczywiście. Oczywiście, że tak. Trzeba powiedzieć, że biskup ma też jedną rzeczywistość wpisaną we własną posługę. Takie chwile, samotność. I to jest tak, trudno też o prywatność. Jest się rozpoznawanym. To pewnie to akurat nie tylko dla biskupa, ale to też jakoś tak. Ja muszę postawić sobie pytanie, nawet jeżeli bym nie zrobił nic złego, ale muszę wiedzieć, kim jestem i że część moich sióstr i moich braci nie strawi pewnych zachowań. Nie może. No jak pierwszy raz mnie gdzieś tam sfilmowano, ja w ogóle pojęcia o tym nie miałem. Na przystanku Jezus, gdzie siedziałem z młodzieżą i z jakiejś mynaszki jedliśmy zupę. Dla mnie to było takie oczywiste. Oni też prosili. Ja mówię tak, niech się z biskupem znajmiemy, jeszcze z biskupem nie jedliśmy nigdy. Oni tak, słodkie, no proszę przyjść. Tak. Więc ja tak z nimi siedziałem. No bo zresztą, no jak mogłem inaczej? I ktoś tam powiedział, ale to tak nie sponiewierasz urzędu. No. Ja mówię, akurat nie. I tak się niektórzy bali, że to tak wtedy dojdzie, że ktoś poklepie cię po plecach. Ja wtedy powiedziałem, nigdy nikt tak nie próbował. Bo to tak nie jest, bo jeżeli ktoś ma ten szacunek wewnętrzny, to czy to będzie biskup, czy to będzie prezydent, czy to będzie pani Salowa, czy ktokolwiek inny, to ten szacunek będzie miał. I ksiądz biskup, tak akurat to mnie uderzyło, co teraz ksiądz biskup powiedział, dlatego że ja jestem dzieckiem wychowanym poza kościołem. I u mnie w domu nigdy nie było tak, że ksiądz jest coś więcej, czy że ktoś tam inny jest coś więcej, po prostu... Wszyscy z szacunkiem do wszystkich bo człowiek, się... Bo człowiek. Tak. I czy to jest pani sprzątaczka, czy to jest biskup, czy to jest papież, czy to jest prokurator, czy to jest prezydent, czy państwa, czy miasta. Szacunek jest jeden, bo człowiek. I próbowano mnie, jak się nawróciłam, wtłamsić w te takie... No dlaczego ty do księdza biskupa mówisz, proszę księdza, ja nie zapomnę tego. Pamiętam, siedziałam wtedy z biskupem Kazimierzem Gurdą, pozdrawiamy serdecznie. I tak mnie księża mówią, czemu ty mówisz, proszę księdza? Więc ja się odwróciłam, mówię, a ksiądz biskup, jak został biskupem, to przestał być księdzem? No co też pani opowiada? A skąd to przyszło? Bo mi mówią, że nie mogę tak mówić. I po prostu ja mam taki charakter i myślę, że mogę zostać w tym sobą. Ale i że nikt nie powinien mnie oceniać z tego powodu. Nie, ja myślę, że to nie ma żadnego znaczenia. No przecież jak się patrzy, bierze się do ręki Ewangelię, no i na to, co jest istotne, ten główny nurt, tam na zachowania Jezusa, no uczmy się od mistrza, więc nie próbujmy dodawać sobie czegoś, czego nie ma. Jezus był na ulicy, był w tłumie, Jezus był tak, no przecież nie siadał gdzieś w jakimś specjalnym miejscu. Więcej, jak poszedł sobie między celników i grzeszników, to mu jeszcze ładną opinię wyrabiali. Tak. Więc dlaczego mamy inaczej? Ja myślę, że oczywiście lata tworzą jakieś sytuacje, ale myślę, że to jest czas odwrotu. Jeżeli już uzbierało się trochę takich sytuacji i zachowań, myślę, że to jest zdecydowanie czas odwrotu pod każdym względem, nie tylko duchowieństwa. Ja się bardzo cieszę, pięknie funkcjonuje to, co nazywa się osobistym autorytetem. I to sobie musisz własnym życiem, stylem, musisz nim być i tylko wtedy będziesz, kiedy ten autoryt jest ci nadany przez kogoś innego, bo szanuje w tobie takie zachowanie inne, a nie to, że pełnisz jakąś funkcję. Bo dzisiaj młodzież pięknie uczy.
Mówią, wie ksiądz biskup, dzisiaj nie wystarczy być biskupem, bo my pytamy, stawiamy sobie pytanie, a jaki to jest biskup? Mhm. I to jest to. I to pytają, jaki taki, jaki inny, w każdej posłudze. I myślę, że to będzie musiało już, się bardzo zmienia, pozytywnie zmienia. Mhm. Te nasze relacje są inne. Ja bardzo lubię, ja się bardzo źle czuję. Przyznam się szczerze, bardzo źle czuję, jak jeszcze gdzieś w czasie tam wizytacji tak widzę, że ludzie się trochę ustawiają, no próbuję coś tam zrobić po wyjściu z kościoła, zamienić choćby parę zdań, bo to tam jeszcze gdzieś coś funkcjonuje. Ale to są takie okresy, gdzie wszystkie funkcje takie, i wójt, i burmistrz, i ktoś jeszcze był taki gdzieś tam, a teraz wszyscy szanują, wiedzą, że to jest, ale niech on będzie między nami, niech będzie tak z nami, niech będzie człowiekiem. To jest naprawdę wspaniale jest być człowiekiem, po co więcej. Księże biskupie, cztery krótkie pytania, bo już będzie to najdłuższy odcinek jak na razie. Co ja chciałam? No świetna jestem, że zapomniałam. A, dewiza, oczywiście, to co najważniejsze, być w Chrystusie. Skąd ten pomysł na takie zawołanie biskupie? Z modlitwy. Tak przyszło? Tak Pan Jezus dał? Tak normalnie. Cały czas się o to zmagam. Od długo, długo przed biskupstwem. Okej, okay, dobrze. To krótkie pytanie, następne pasje. Jak ksiądz biskup spędza wolny czas? Jak ja spędzam wolny czas? Jeżeli jest w ogóle. Mało. Mhm. Ale tak, jeżeli jestem w chacie, to nie tylko w wolnym czasie. Muzyka Bach jest moim ulubionym, ale mam też swoich tam jeszcze z mojego pokolenia. Whitney Houston, Sting. Mhm. To już nie dla tego pokolenia, a dla mnie. Więc trochę muzyki. I no, lubię góry, gdzie już jestem rzadko, bo trochę mam kłopoty z kręgosłupem i z tym chodzeniem jest trochę kłopot, ale jak mogłem jeździć, to jeździłem. Gdzie się dało, to wjechałem, gdzie się nie dało, to jakoś tam inaczej. A tu mam blisko morze, to jest tak, że też za rzadko, ale jak pojadę sobie, to idę i kocham szum morza. Bardzo nie lubię, jak to morze jest jak jezioro. Ono musi, fale muszą uderzać. Ja wtedy sobie idę, medytuję, różaniec odmówię, pogadam z Panem Bogiem, ze sobą. Jak mam towarzystwo, to z towarzystwem. I to jest to jest taka moja pasja. Nic więcej za bardzo, na nic więcej nie mogę. No, oczywiście, że moją pasją jest to spotykanie z ludźmi. Ja bardzo lubię być z ludźmi. Naprawdę. Oni mnie nie męczą. Mogę być w tłumie, mogę być gdzie się da. Teraz bardzo boleję nad tym, że ta nasza wspólnota, tak jak wszystkie wspólnoty, jest niestety okaleczona. I tak to troszkę jest trudniej, ale jak można, no tak jak się daje, lubię z ludźmi być. Największe marzenie aktualnie biskupa Edwarda? Największe marzenie? Nie zepsuć tej decyzji do emerytury. A to w takim razie postanowienie wielkopostne, skoro w środku Wielkiego Postu jesteśmy i czy się udaje dotrzymywać tych postanowień? Ja wiem, tak nie wypełniam je rewelacyjnie, ale myślę, że tak. Ja mam jedno postanowienie. Modlić się za ludzi, za chorych, za tych, którzy potrzebują pomocy. Ja sobie tak to ustawiłem, więc w mojej kaplicy teraz jest tyle ze mną ludzi, że nigdy nie mogę zdążyć omodlić wszystkich. I to jest taka dobra... Myślę, że ja chciałem szukać jakiegoś postanowienia, które w tym uwięzieniu nie zwiąże mnie, więc sobie pomyślałem, przecież w kaplicy mogą wszyscy ze mną być. To nie ja wymyśliłem, bo znalazłem kiedyś taką piękną wypowiedź świętej pamięci Navarro Valsa o Janie Pawle II, którym jak zaczął mu posługiwać jako rzecznik, zobaczył, że papież w klęczniku tym w kaplicy ma tam jakieś karteczki. Co to jest? I potem powiedział tak pięknie, ja to sobie zawsze dedykuję, mówię, musisz dorastać, musisz człowieku, bo Jan Paweł II miał tam prośbę o modlitwę z całego świata. I on Navarro Valsa tak skończył. Papież w swojej modlitwie nie zostawiał miejsca dla siebie ani trochę. To piękne. Ideał, do którego trzeba dorastać. Bardzo dziękuję. Z Wami się w kolejnym odcinku Biskup też Człowiek widzimy już w Tygodniu Miłosierdzia, więc też życzymy Wam bardzo dobrych tych Bożych Świąt wielkanocnych, aby Chrystus Zmartwychwstały naprawdę
tutaj przyszedł do waszych serc, żeby te święta nie oparły się tylko na jajeczku w sobotę. Pamiętajcie, że święta w czwartek się zaczynają, a nie dopiero w sobotę święcenie jajeczek. Prawda? Będą ograniczone pewnie, jak zwykle, jak i w ubiegłym roku. Pewnie tak, tak zapowiadają. Ale... ja myślę, ja wiem, o co chodzi. Ale w sercu, tak. Ale to jest istotne, bo Pana Boga się spotyka tu. Mhm. I nawet jeżeli będą jakieś ograniczenia, to tam musi zmartwychwstać. Tam nie ma żadnych ograniczeń. Tak. I do tej myśli Was zachęcamy. Dziękujemy i szczęść Boże błogosławionego czasu. Wielki Bóg zapłać, księży biskupie, za tę rozmowę i Was też serdecznie pozdrawiamy. Z Panem Bogiem. Z Bogiem. Znowu pilot nie działa. I ksiądz biskup, co? To jest tak właśnie z tym pilotem. Cześć, z Panem Bogiem, pa!